Jak zarabiać pieniądze przez internet w młodym wieku? To pytanie zadaje sobie bardzo wiele młodych osób, które chcą zacząć swoją przygodę w sieci. Jak się okazuje, istnieje bardzo wiele sposobów na zarabianie w internecie w młodym wieku i dziś chciałbym pokazać Wam jeden z ciekawszych pomysłów na zarobek poniżej 18 lat. Co ciekawe, ten sposób można skalować w nieskończoność i dzięki tej metodzie spokojnie możecie dojść do poziomu zarobków, na którym będziecie zarabiać 100, 200 czy nawet 500 zł na dzień. Jeżeli więc chcesz zacząć zarabiać pieniądze w młodym wieku, interesujesz się finansami lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału do samego końca, ponieważ na końcu tego wideo przygotowałem dla Ciebie pewną niespodziankę. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Na samym początku tego materiału chciałbym nadmienić, że ten film jest kolejnym z cyklu wideo opowiadających o tym, jak zarabiać pieniądze w młodym wieku. Jeżeli chcesz więc poznać więcej sposobów na zarabianie dla nieletnich, zapraszam Cię serdecznie do serii filmów, która wyświetliła Ci się teraz u góry ekranu. Bez zbędnego już przedłużania, przejdźmy do sposobu na zarabianie pieniędzy poniżej 18 lat. Aby móc rozpocząć swoją przygodę w internecie, po pierwsze musimy posiadać konto bankowe. Wszak musimy gdzieś wypłacać zarobione przez nas pieniądze. Nie jest to sprawą trudną, ponieważ na rynku istnieje mnóstwo kont dla niepełnoletnich i jeżeli jeszcze nie macie takiego konta, wystarczy wybrać się ze swoim rodzicem do banku, aby takowe założyć. Konto bankowe można założyć już w wieku 13 lat, więc ten krok nie powinien stanowić dla Was żadnej większej przeszkody. Jeżeli posiadamy już konto bankowe, wchodzimy sobie na stronę mylead.pl. Link do rejestracji na tym portalu znajdziecie pod tym wideo. MyLead to platforma do zarabiania pieniędzy w internecie, która oferuje przeróżne sposoby na zarabianie w sieci, również w młodym wieku. W tym wideo pokażę Ci jeden ze sposobów na zarabianie w sieci. Wchodzimy więc na stronę mylead.pl i zakładamy darmowe konto na tym serwisie, przechodząc przez kolejne kroki rejestracji i uzupełniając wszystkie dane. Nie jest to coś skomplikowanego i każdy da sobie z tym świetnie radę. Kiedy już posiadamy konto na serwisie MyLead, logujemy się do panelu. Naszym oczom ukazują się przeróżne zakładki, ale my dziś skupimy się na zakładce Content Locker. Czym są content lockery? Na pewno spotkaliście się już z tego typu rzeczami w swojej przeszłości, chociaż pewnie nie zdawaliście sobie nawet z tego sprawy. Słowo content oznacza treść, locker zaś oznacza blokowanie. Content locker jest więc blokowaniem treści dla użytkowników sieci. Jak można zarabiać w młodym wieku na tego typu metodzie? Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie. Wyobraźcie sobie sytuację, w której ktoś poszukuje informacji w sieci, nieważne czy jest to plik, treść czy też program. Rzecz, która interesuje naszego klienta, nie jest nigdzie dostępna i ma on problem ze znalezieniem informacji na dany temat. W końcu trafia na stronę, na której znajduje to, czego szukał. Strona ta jednak jest zablokowana i aby otrzymać do niej dostęp, musi wykonać określoną interakcję. Interakcja może przybrać bardzo różną formę. Może to być na przykład wysłanie SMS-a premium lub wykupienie płatnej subskrypcji strony, aby odblokować interesującą treść. Może być to również na przykład zapis na newsletter czy też udział w konkursie. Opcji mamy tutaj naprawdę bardzo wiele. Oczywiście, aby było jasne, nie musimy posiadać własnej strony internetowej, aby móc zarabiać w sposób, który Wam dzisiaj pokażę. Chociaż własna platforma internetowa bardzo ułatwia nasze poczynania. Możecie ją jednak sobie założyć po tym, jak już zarobicie swoje pierwsze pieniądze w sieci. Jak więc zarabiać tą metodą? Po pierwsze, musicie znaleźć treść, którą poszukuje wiele osób. Pomysłów tutaj jest bardzo wiele, zaczynając klasycznie od poradników, zdjęć czy określonych skryptów, po rzeczy nielegalne, których promowanie jest zakazane przez prawo, takie jak choćby filmy, seriale czy zdjęcia gorących dziewczyn. Pamiętajcie, możecie promować jedynie rzeczy, do których macie prawa autorskie. W przeciwnym przypadku narażacie się na konsekwencje prawne. Tutaj dobrym przykładem na przykład są arkusze egzaminacyjne do matur. Dzień przed maturami ich rozpowszechnianie jest surowo zabronione. Jednak dzień po egzaminach każdy może promować rozwiązane testy do woli. Tak więc pierwszym elementem układanki pod tytułem jak zarabiać w młodym wieku jest pomysł na to, co będziecie promować.
Usiądźcie więc na spokojnie i zastanówcie się, co moglibyście promować. Może szukaliście czegoś w przeszłości w sieci i nie mogliście tego znaleźć. Może wasi znajomi mieli jakiś problem ze znalezieniem pliku. Może zobaczyliście jakąś reklamę i dała wam ona do myślenia. Inspiracji szukajcie dosłownie wszędzie. Drugą bardzo ważną rzeczą, która jest niezbędna do zarabiania w sieci, jest to, gdzie będziemy promować nasze treści. Co z tego, że mamy świetny pomysł na treść, skoro nie będziemy jej nigdzie promować i nikt nie dowie się o tym, że można gdzieś znaleźć nasz plik. Dlatego tak ważnym jest, aby obok pomysłu realizować również promocję z taką samą, jeżeli nie większą dbałością. Oczywiście miejsc do promocji mamy naprawdę sporo, zaczynając od wszystkich social mediów, takich jak choćby TikTok, Facebook czy Instagram, poprzez YouTube'a czy promocję na własnej stronie www, kończąc na płatnych reklamach Google wyświetlanych w wynikach wyszukiwania. Ile ludzi, tyle pomysłów na promocję, więc warto eksperymentować i sprawdzać, co u was działa najlepiej. Wróćmy teraz do serwisu MyLead. W zakładce Content Locker mamy do wyboru kilka opcji. Pierwszą z nich jest CPA Locker, który daje nam możliwość blokowania treści na naszej stronie www. Użytkownik, aby otrzymać dostęp do treści, musi wykonać określoną interakcję. Na podobnej zasadzie działa Kappa Locker, który imituje blokadę Kappa i wymusza na użytkowniku interakcję. Ostatnim na liście jest File Locker, który daje nam możliwość blokowania całych plików. Możemy więc wgrać na darmowy hosting plik, który nas interesuje, następnie dodać go do lockera, ustawić jego wygląd, oferty, jakie mają się wyświetlać i ich ilość i wszystkie inne parametry i to wszystko. Kiedy nasz locker jest gotowy, możemy oczywiście go podejrzeć i sprawdzić, jak działa. Jak widzicie, kiedy ktoś chce otrzymać dostęp do naszego pliku, musi wziąć udział w konkursie i podać swoje dane, a potem otrzyma on dostęp do pliku, który go interesuje. Lockerów możecie tworzyć setki, a nawet tysiące. Wystarczy tylko głowa pełna pomysłów i kreatywność. Zobaczcie, ja na potrzeby tego wideo zablokowałem dostęp do mojego autorskiego e-booka 99 sprytnych pomysłów na zarabianie w sieci, którego możecie zgarnąć korzystając właśnie z lockera. Pod tym wideo macie link do lockera i na własne oczy możecie zobaczyć, jak ta metoda działa, a przy tym zgarniecie darmową dawkę ekskluzywnej wiedzy, która jest dostępna dla nielicznych. Jako bonus do tego wideo prezentuję wam jeszcze jeden sposób na zarabianie w młodym wieku dzięki platformie MyLead. Są nim płatne ankiety online, które możecie znaleźć w zakładce po lewej stronie panelu. Po wypełnieniu profilu kandydata będą wyświetlać wam się tutaj różne ankiety, za których wypełnienie będziecie mogli zarobić pieniądze. Może nie będą to jakieś wielkie kwoty, ale zawsze będzie to dodatkowe źródło dochodu. Link do rejestracji na portalu znajdziecie oczywiście pod tym wideo. Jak więc widzicie, nie potrzeba mieć ukończonych 18 lat, aby zarabiać w internecie. Mam nadzieję, że to wideo zainspirowało was i pomogło wam w dowiedzeniu się, jak zarabiać w młodym wieku. Zapraszam was serdecznie do obejrzenia innych z moich wideo o podobnej tematyce, jak również pozostawienia komentarza taktycznego dla większych zasięgów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.